skarb. To są pieniądze zakopane w ziemi. Złoto, srebro, diamenty. Jest taki trójkąt. Polski trójkąt bermudzki. Kobylin, Rydzyna, Bojanowo. Tam jest złoto. Trzeba jechać, szukać, kopać. Dla nas tylko jedne 10%. 10%. Bierzemy sprzęt. Najlepszy sprzęt amerykański, angielski i niemiecko-zachodni. Się coś znajdzie, jak się wszyscy dowiedzą, to tu będzie taki napływ, jak na dzikim zachodzie w Ameryce, tych ludzi. Ale żeby ten napływ ludzie i mieli co jeść, to wy patrzcie, żebyście wyprodukowali trochę żarcia więcej. To by było dobre, bo ludzie ci, co przyjadą i tu chcieli to złoto tu szukać, też to mieć. O to właśnie chodziło. A nie, żebyś ty tylko gadał o tym, rozumiesz, co ty widzisz. Ale za żarcią jeszcze mamy podróż. Ale ludzie tu jeszcze przyjadą, inni tacy uczeni, nieuczeni, różni, jak ty będziesz tego chciał widzieć. Jak przyjedzie taki duży minister, czy tam z banku jakiś, to przyjedzie z pieniędzami, on nie przyjdzie tutaj z 10 złotami albo ze 100 złotami tutaj, jak ja dzisiaj przyszedłem. Tam o, panie, taki gruby przyjedzie, on zapłaci i dostanie je. Myślę, że dostanie. I jedno nas to jest. My mamy się zainteresować skarbcem jakimś, nie? A nie rolnictwo to jest swoją drogą, nie? Tu właśnie chodzi o to, żeby był komitet wybrany, tak jak mówił pan Roca. Wybrać komitet, a spośród tego komitetu wybrać przewodniczącego, który tymi sprawami by się bliżej wszystko zapoznał. Jeżeli te skarby by się tutaj znajdowały i byśmy mogli te skarby tutaj gdzieś zachować, czy z tych skarbów byśmy mogli skorzystać. Thank you.
Proszę Państwa, okazja dzisiaj szczególna. Przybyli do nas z Warszawy dwaj panowie. Pan Krzysztof Tomaszewski i pan Wacław Garbiec. Pragnę panów w imieniu was i państwa tu obecnych serdecznie powitać na terenie miasta i gminy Rydzyna. Proszę państwa, ja w imieniu całej braci strażackiej miasta i gminy w Rydzynie witam serdecznie również naszych poszukiwaczy skarbów, życząc im szczęścia, aby rzeczywiście znaleźli w Rydzynie ten skarb. Witam pana naczelnika miasta serdecznie, witam też wszystkich mieszkańców, witam zespół Wiatroki. Dlaczego żeśmy przyjechali do Rydzyny? Ponieważ, nie powiem w jaki sposób, ale zdobyliśmy materiały, zdjęcia, które właśnie Rydzynę typują na to miejsce, gdzie jest bardzo dużo złota. Tak. Nasza polska ziemia jest bardzo, bardzo mocna, bardzo mocno zaopatrzona w takie właśnie zachowane skarby. Tak jak Polska cała, tak twierdzą Amerykanie, że jest nadziana złotem jak wielkanocny placek rodzynkami. Pewna osoba z Ameryki powiedziała, że gdyby to złoto, które oni z satelitów umiejscowili w Polsce, mogłaby Polska pożyczyć złoto Ameryce. Nie wiemy o wielu, wielu sprawach, które się znajdują jeszcze. I to tonami w ziemi, wiemy tonami w ziemi. Dowodem tego, że wiele rzeczy jest zakopanych, świadczą wykopaliska na całym świecie. Peru, Egipt. Jesteśmy panowie z wami i wypada mi, sądzę również w imieniu państwa, życzyć panom sukcesów. Ja jestem tego zdaniu, żeby założyć komitet tutaj, żeby tego pilnował, bo jak tego nie będzie pilnował, to nic nie będzie z tego. Tu musimy wybrać z każdej organizacji po jednym i w tym czas będzie porządek i tego. I trzeba to pilnować. Tu wybrać ludzi takich, żeby my mieli zaufanie do tych ludzi. Wszystkich organizacji i koła gospodyń, no wszystkich. I młodzież może być tym. Ja bym proponował ze Solidarności pana Gabrysiaka i pana Zbyszka Partykę. Nie, że Solidarność musi dwóch być. Jeżeli mają być Solidarność dwóch, to ja wnioskuję u nas z Bowidu, żeby też było dwóch. Czterech członków jest z Bowidu. Pięciu tam stoi. Tak, pięciu, przepraszam. Ja jestem jako wiceprezes z Bowidu i tu jest przewodniczący komisji rewizyjnej, kolega Woźniczka. O ile ten komitet zostanie powołany, jak najbardziej będziemy się starać, aby wejść brać strażacka do tego komitetu. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rydzynie. My jesteśmy też za tym, żeby to wybrał ten komitet i żeby to zostało tutaj na terenie naszej Rydzyny. Więc jestem przewodniczącą koła gospodyń i jestem za tym, żeby to zyskało zostały na Rydzynie. Bardzo duże potrzeby są, nie? Każdemu rolnikowi chociaż telefon założyć. Spółdzielnia, żeby jeszcze przywiozła rolnikowi. Myślę, że damy radę i produkcję podniesiemy w tym czasie, nie? Wszyscy wiedzą, że tu w zamku są dzieci ułomne i tak dalej. Na to przyznać się. Proste.
A wy myślicie na czym? Żeby tam basen zrobić albo co? Proste, no pan pomyśl, no proste. Pan fermentu tu nie sieje u nas. Bo my tu przyszli jako ludzie, żeby mi coś tu działali, a pan też przyszedł i pan tu ferment między nami czy... Niech pan nie przygaduje tutaj starszym ludziom. Dobrze by było jednak mimo wszystko, że no, gdyby to był jakiś powołany społeczny komitet przez Radę Narodową na przykład. Bądź to powiedzmy, byłoby to prezydium Rady Narodowej. To są te dwa wyjścia, no, ewentualnie dwie ewentualności, które by można rozstrzygnąć. Gdyby były zasoby, takie jest moje zdanie i pan przewodniczący na pewno potwierdzi. Gdyby były zasoby, powiedzmy tego złota, tak. Bo panowie tu mówią, że byłoby to na zasadzie przekazania tak, całości przekazania do 10% dla znaleźne. Pozostałe idzie, powiedzmy, byłoby to w formie ewentualnie przekazania jakiemuś powołanemu komitetowi społecznemu, tak. Ewentualnie prezydium Rady Narodowej, bo tak to bym widział. Te sprawy już nas nie interesują. My się zgadzamy na wycenę komisji, dla nas 10%. Budowaliśmy te skrzynie z synem, żeby przechować ten skarb, co będzie znaleziony. I tu będą te rzeczy cenniejsze, tu będą mniej cenne. Tu będą berła, jakieś tam pierścienie. Tu będziemy mieli jakieś mniej cenne ubrania, buty jakieś. Tylko nie może to przejść w ręce do tych całych tych, do prezydium, czy tam do tego ratusza, żeby to nie może zginąć.
myśmy tu niejedną rzecz robili w czynie społecznym. Czy to pomnik, czy kostnice. Zawsze powołaliśmy społeczny komitet, który to prowadzi. No i podobny społeczny komitet ma i być tutaj. Ja tak osobiście uważam. To jest cała rzecz. Cała sprawa. Podział jest ustalony. 90% i 10%. Tak jest. Tak pan na powie. To pozostała, 10%. A pozostała sprawa to jest sprawa wewnętrzna, to chyba nasz. Na potrzeby miasta i problemu. Mnie się na przykład wydaje w ten sposób, że jeżeli tutaj dojdzie do jakiegoś spotkania naszego, to my musimy wpisać na pewno jakiś protokolik czy coś z tego, coś tak. Musi być jakaś notatka z tego zrobiona, lista obecności i tak dalej, wszystko, żeby to był jakiś dokumencik, który wiadomo co z tym zrobili. Zresztą uważam, że na przykład nasze władze dobrze znają aktywnych ludzi, którzy się, prawda, angażują w życiu społecznym. Ludzi, którzy będą i mieli pewne zainteresowania tymi sprawami. Bo tak, bezdusznie kogoś, dla którego, przypuśćmy, to będzie tylko nazywało się w jego mniemaniu. Stratą czasu, szkoda w ogóle takiego miejsca, prawda? I ja osobiście uważam, że takich aktywnych ludzi nasze tutaj władze znają i chyba z tych wybiorą. I my już wiemy dzisiaj, że, tak, że kto by mógł być. To nie wiem. Można, ale, no ja. Uważam, że tutaj to miejsce na pewno nadawałoby się na ten schab, który miałby być tutaj złożony. Chyba może lepsze będzie zabezpieczenie jak w prezydium. Ponieważ tu nikt nie chodzi i nikt nie ma wstępu, tylko my sami z mężem. I myślę, że będzie się nadawało. Te skarby zostaną opakowane w specjalnych skrzyniach, workach, przeliczone i przeważone. Tak, żeby nie było żadnego ale, że coś takiego jest nie zrobione odpowiednio, tak ma być. Do tego będzie komisja wybrana, która to weźmie, podpisze i złoży tutaj na tym miejscu. I pomieszczenie zostanie to odpowiednio zabezpieczone, zakluczone i zalakowane. Do 3 metrów jest państwowe. Poniżej to, kto wydobędzie, jest jego własność. Ale tutaj nie, do 3 metrów nie będzie. Jeżeli będzie zakopane coś, to do metra, a najwyżej 1,5 metra. To jest państwowe. Ale państwowe to i jest gromada. Gminy też są państwowi. No, to jest i gromada. Przecież my ludzie wszyscy tu na salce, to są my państwo przecież. Panie Bartyka, przepraszam. Przecież komitet my wybrali, przewodniczącego my wybrali, nie? No przecież my musimy teraz tak uzgodnić, żeby my tam pilnowali dzień i noc, aż to nie będzie wykopane. Bo przecież nie możemy... My na salce tutaj dyskutujemy i wszystko robimy, a je cieszymy się, że salc mamy. A tam już może samochód podjechał i wszystko wywiezie. I my są na lodzie. Przy wykopaniu to nie może nikt nikogo zastąpić, bo my jesteśmy wybrani i zaufani. No. Tylko tym z naszego komitetu. Jeden też nie może być, jeden, bo jeden jeszcze może ślisnąć, to musimy trzeć. Tylko gorzej będzie, jeżeli my poświęcimy tam x dni czy x tam dób,
na pilnowaniu tego. Skarb nam wywiozą i co nam pozostanie? Premier jak przyjedzie, on zadecyduje, prędzej nie oddamy. Przyjedzie milicja, zabierze sobie coś, że tyle nie miał. No to trudno, że to będzie belżąd, odlepmy, no to co? Ilu tam w ogóle ludzi kopie? Ilu tu jest? Dwóch tylko, tych starszych panów. To trzech na dwóch. Powiedzmy, że nie ma takiej ustawy, że się należy 10%. Pytam pana, wynagrodzenie. Czy jest ustawa? Jest normalna ustawa. Od znaleźnego należy się 10%. To by pan nie zgubił. Ja zwracam panu, należy się 10% znalazcy. Jest ustawa. Jest ustawa. Ale proszę, no ale proszę pana, przed wojny. Myśmy słyszeli głos, ale chyba nawet z urzędu, nie, że znalezienie, a skarb to jest różnica. Nie. Od znalezionej zguby, jak pan tłumaczy, należy 10%, ale od skarbu prawdopodobnie, że nie. Zawodu studnia, że znam tę pracę. To tak jest, nieraz na ślepo się robi, a nieraz się zapłaty nie dostaje. O ile to będzie złoto, czy srebro, czy coś, na pewno będzie jakaś wartość, nie? I w ogóle, jak będzie jakaś wartość, to trzeba dla siebie otrzymać. To część, przepraszam bardzo, część na pokrycie tego, tych panów, żeby musieli część sprzedać. Bo z czego tam? Nic nie oddać, nie oddać nic, bo to jest nasze. To jest krwawica naszych przodków. Przez to, że jednostka się zbogaciła, reszta społeczeństwa naszej gminy musiała ciężko na to pracować i bardzo ubogo żyć. I my mamy pełne prawo żądać, że ten skarb ma zostać w naszej gminie. No może to się okaże skarb, że kupę miliardów dolarów, przypomnijmy, jest wartości. No to czy moim zdaniem, no wszystko byśmy zjedli? Oczywiście. Oczywiście, wszystko. No, ale nie bądźmy tacy znowu, no nie wiem. Ale to na wartości, jak się go rozerwie. Ustalamy 10%? Nie. Jak już domagamy się wszyscy i tak musi być, postaram się nikomu nic nie dać. Nic. Do końca, obojętnie na jakim zasadzie to będzie. Thank you.
gościmy pana Krzysztofa Tomaszewskiego i pana Wacława Grabca. Towarzyszą panom przedstawiciele władz administracyjnych naszej gminy. Panowie znaleźli receptę na życie. W momencie, kiedy się wszystko nam na głowę wali, poszukać konwencjonalnych środków zaradczych w postaci wody lub innego świństwa. Okazuje się, że można żyć godziwie. Panowie sugerują w perspektywie zorganizować szkołę poszukiwaczy skarbów. Byłaby to bezprecedensowa w skali kraju i dobrze byłoby, gdyby spośród młodych ludzi jak najwięcej tym tematem się zainteresowało. Serdecznie dziękuję panie naczelniku, że pamiętaliście o tym, że nam trzeba coś wręczyć. Aha. Dziękuję pani sekretarz. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia przy wykopkach. Mili państwo, państwo pozwolą, że na dzisiejszej imprezie mile i serdecznie powitam światowej sławy poszukiwaczy skarbów, życząc im, aby te skarby dla nas znaleźli. Dużo złota! Żeby złoto to oddali nam. I jak nie kochać tej ziemi nad Wisłą, ziemi pszenicznej pachnącej jak chleb.